Nie ma co ukrywać, że liczba drużyn uczestniczących, czyli 24, podniesie atrakcyjność, prawda? Bo nie tylko będą spotykały ze sobą się te między najsilniejsze, można powiedzieć, jak w przeszłości, jak w latach 80. czy 90., ale teraz także ci, którzy grali dobrze w eliminacjach, jak Irlandia Północna czy Albania, tak, mogą zmierzyć swoje siły w Mistrzostwach Europy z najlepszymi. Zgodnie z opinią ekspertów, grupą najsilniejszą wydaje się być grupa D, w której jest Hiszpania, czyli faworyt imprezy. Jest też Chorwacja, niezwykle silna, z Modriciem czy zawodnikiem z Barcelony, Rakiticiem. Jest również reprezentacja Czech, która namieszała sporo na Mistrzostwach Europy poprzednich rozgrywanych w Polsce, a także reprezentacja Turcji, nieobliczalna. Chciałbym wierzyć również, że reprezentacja Polski, która się znalazła w grupie C i w grupie silnej, potrafi sobie poradzić. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Eliminację rozpoczynaliśmy w stonowanym nastroju, kończyliśmy prawie że w euforii. W międzyczasie nastąpił wysyp młodych, świetnych zawodników na bazie napastnika Roberta Lewandowskiego, i Kamil Grosicki podniósł swoje umiejętności, Piotr Zieliński, również Grzegorz Krychowiak, jest to stoja nie tylko reprezentacji, ale również Sewilli. Kręgosłup mamy sztywny, czyli mamy Iglika, stopera, który jest podporą Torino, a także trójka wyśmienitych bramkarzy, więc apetyt urósł, można powiedzieć, i ja życzyłbym sobie, żeby w dobrym stylu Polska wyszła z grupy. Tradycyjnie faworytów wybieramy wśród trzech ekip, niezmiennie od lat 10 chyba są to: Francuzi jako gospodarz imprezy, Hiszpanie jako zdobywcy Mistrzostwa Europy przed laty i Mistrzowie Świata, no a także faworyci naszej grupy, czyli Niemcy.